Jest ze mną Grzegorz Wieczorek z drużyny Kadry Gap. Cześć Rzesiek. Cześć. Jesteśmy po meczu z Istanbul United. Wynik końcowy dla Was bardzo korzystny. Ponownie dwucyfrowa liczba bramek po Waszej stronie. Natomiast tak się przyglądałem temu spotkaniu i początek no wcale nie zapowiadał, że w sumie to zwycięstwo będzie tak okazałe. Tam troszkę z tego co zauważyłem w defensywie graliście chyba zbyt luźno, bo rywale mieli sporo okazji, zwłaszcza właśnie w tych pierwszych minutach, żeby was, no, Wam bardziej zagrozić. No tak, było tak jak mówisz. Trochę zlekceważyliśmy na początku rywala. Potrzebowaliśmy trochę jakby rozgrzać się w tym meczu, wejść w ten mecz, no i ale potem to już poszło wszystko i zaczęliśmy strzelać bramki i się skończyło, tak jak mówisz, dwucyfrowym wynikiem. Teraz dzięki tym trzem punktom skakujecie na pozycję wicelidera. Strata do Lepianki nie jest duża, bo to tylko dwa punkty, ale macie dwa mecze mniej. No domyślam się, że cele tam na drugą część sezonu, bo już w zasadzie jesteśmy prawie na półmetku, no to jest przegonienie Lepianki, no i chyba tytuł mistrzowski w tej lidze D3, bo wydaje mi się, że jest on jak najbardziej w Waszym zasięgu. No czy się tak, celujemy w mistrzostwo, to tutaj nie ma co ukrywać. Sądzę, że mamy ludzi do tego, żeby wygrać tą ligę, więc no wszystko idzie w tym kierunku. Mamy jeden remis właśnie z Lepianką, pierwszy mecz, wpadka tak zwana na rozgrzewkę, ale sądzę, że już teraz będzie wszystko ok i zdobędziemy tego mistrza. Super, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję.